Cześć, z tej strony Radek i witam Was w mojej kuźni. Za oknem robi się coraz chłodniej i coraz mniej słyszymy ostrzeżeń o pewnych pajęczakach. Niemniej to nie jest kanał, w którym będziemy się zajmować robaczkami, pajęczakami czy innymi stworzonkami. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat narzędzia, bez którego ciężko jest obejść się w kuźni i również nosi nazwę tego pajęczaka. Mowa tutaj o kleszczach. Przez niektórych nazywane również szczypcami, są narzędziami pomocniczymi, bardzo często wytwarzanymi przez kowali. Narzędzia te są wytwarzane z miękkich stali i służą one do przytrzymywania detali, odkówek podczas pracy, gdy jest on rozgrzany do czerwoności. Również kleszcze są wykorzystywane do przytrzymywania niektórych narzędzi, takich jak dłutka, przebijaki, punce, a nieraz przydadzą nam się do podniesienia czegoś z ziemi. Ze względu na budowę, a bardziej wykończenie szczęk, kleszcze będą nam służyły nie tylko do przytrzymywania jakichś prac. Czasami kleszcze będą służyły nam do wykonania jakiejś pracy typu zaginanie, zawijanie. I właśnie ze względu na wielozadaniowość i różnorodność tego narzędzia kleszcze były i są jedną z liczniejszych, jak nie najliczniejszych grupą narzędzi, które są na wyposażeniu kuźni. A żeby zrozumieć kleszcze, to poznajmy ich budowę. Tutaj przed Wami mamy, no powiedzmy, pierwsze lepsze kleszcze, niemniej ja z nich bardzo lubię korzystać, ale na ich podstawie rozłóżmy sobie budowę tych kleszczy. W żołnierskich słowach lub jednym zdaniem możemy opisać to odpowiednio ukształtowane rękojeści połączonych przegubem. Trochę pochylając się nad budową właśnie tych kleszczy, to tutaj u góry, z przodu, mamy szczęki. Później mamy już wspomniany przegub. No i dalej są zakończone długimi rękojeściami. Jeżeli chodzi o same szczęki, to one tutaj będą nam decydowały, do czego służą i przydadzą nam się dane kleszcze. Szczęki mogą być rozróżniane jako wklęsłe, kabłąkowe, rombowe, do przytrzymania wzdłużnie lub cęgłowe, do przytrzymania poprzecznego. Również natraficie na opisy takie jak płaskie, otwarte lub domknięte, okrągłe, kwadratowe, iglicowe czy otworowe, lub do płaskowników i tak dalej, i tak dalej. Rodzaji tych szczęk jest naprawdę bardzo dużo, a tu przed Wami jest tylko takich kilka różnych kształtów, które możecie gdzieś tam napotkać. A propos takiego dobierania kleszczy, to jest jedna ciekawostka, ale o tej ciekawostce porozmawiamy pod koniec filmu. Zostań do końca. Teraz możecie się w sumie zapytać, skąd wziąć właśnie kleszcze. I tutaj możemy, to co zawsze mówię, poszukać na Klimtargu, na giełdzie staroci, możecie przejść się na złomowisko, możecie przeszukać na grupach facebookowych, no tych miejsc, tych kanałów, gdzie możecie je znaleźć, jest całkiem sporo. Tylko pamiętajcie, kleszcze nie są aż takim drogim narzędziem i tylko dlatego, że są nazwane kleszczami kowalskimi, to nie muszą kosztować groci. Tak od 30 do 50 zł, w zależności od stanu tych kleszczy, od jakości wykonania tych kleszczy, na takich używanych rękach możecie uzyskać. Pamiętajcie, nie dajcie się nabijać w butelkę tylko dlatego, że coś jest nazwane kowalskie. Możecie również
samemu spróbować własnych sił i wykonać swoje pierwsze kleszcze. A jeżeli chcecie wiedzieć na prosty sposób, jak wykonać takie kleszcze z jednego kawałka, to też zostańcie do końca. A jeżeli nie macie dostępnej żadnej giełdy, nie możecie nic znaleźć na portalach, nie możecie nic znaleźć na grupach facebookowych czy gdziekolwiek indziej, możecie się przejechać do sklepu budowlanego, sklepu z narzędziami i starać się tam znaleźć jakieś alternatywy. Chodźmy bliżej. I tutaj macie do dyspozycji kilka różnych opcji, po które możecie sięgnąć. Macie różnego rodzaju żabki, kombinerki czy szczypce typu Morse. Przejdźmy teraz może po kolei, jak by to wyglądało i co by najbardziej się sprawdzało. Patrząc od tej strony mamy kombinerki. Te narzędzia jak najbardziej nam się przydadzą, jednak zwróćcie uwagę, że te gumowe rączki mogą Wam się nagrzewać i no to będzie mogło się podtapiać leciutko. Żabki, no fajne, będziecie mieli tutaj zastosowanie, bo do wielu różnych wielkości możecie sobie dostosować. I według mnie chyba najlepszy wybór na takie alternatywy kleszcze są właśnie szczypce zaciskowe Morsa, typu Morsa. Czasami też możecie znaleźć w jakichś sklepach z artykułami dla spawaczy. One są na tyle dobre, że możecie spokojnie zacisnąć sobie na jakimś detalu. Możecie wyregulować sobie szerokość tych szczęk. Jeżeli chodzi o wykonywanie kleszczy samemu, nie mając kleszczy, to możecie do tego wykorzystać po prostu jeden płaskownik albo pręt kwadratowy, okrągły, cokolwiek, co będziecie mogli mieć w dłuższych wymiarach i to możecie przekuć. I teraz wykonujecie jedną stronę kleszczy, jedną szczękę z przegubem z jednej strony, później robicie szczękę z przegubem z drugiej strony, przecinacie na środku, wiercicie otwory, wsadzacie nit albo śrubę, cokolwiek, co macie pod ręką i w ten sposób macie swoje pierwsze kleszcze. Oczywiście film o zrobieniu kleszczy również niedługo nagramy i będziecie mieli taki mały instruktaż, jak zrobić i takie kleszcze, i normalnie wykuć, jak wykuć kleszcze. Jest jeszcze jeden prostszy sposób do wykonania kleszczy, takiej alternatywy kleszczy, bo najtańsza, jak wykonać takie kleszcze. I ten sposób jest dużo prostszy. Bierzemy płaskownik, zwykły płaskownik. W tym przypadku mamy 4 mm na 30 mm. Jedną stronę, czyli jedne szczęki, wkładamy w imadło, obracamy o 90 stopni. Drugie tak samo, tniemy na środku, wiercimy, zaraz w miejscu przegubu wstawiamy śrubę, albo nitujemy i mamy już pierwsze kleszcze. A jak zrobić takie mega alternatywną, prostą wersję kleszczy, to filmik będzie lada chwila. A jeżeli chodzi o tą ciekawostkę przy dobieraniu kleszczy, to kleszcze mogą być dla leworęcznych, jak i dla praworęcznych. Tutaj możecie to w bardzo prosty sposób odróżnić. W momencie, kiedy górna część kleszczy, jak trzymacie normalnie kleszcze, gdy górna część kleszczy jest z dala od waszej dłoni, to są kleszcze dla drugiej ręki. W sensie dla tej ręki będą. I to musicie też pomyśleć, którą ręką będziecie trzymać kleszcze. Kleszcze dla Was dobrane, te, które, z których Wy powinniście korzystać i którym będzie najłatwiej Wam korzystać, to będą te, gdy górna część kleszczy, czyli górna rączka, będzie leciała w Waszą dłoń. Wtedy
nie będziecie potrzebowali tej dodatkowej kontroli nad tym, czy wam kleszcze wypadną, czy nie wypadną z dłoni. Na tym to mniej więcej tak w skrócie polega. Po prostu te kleszcze, jeżeli są, górna część jest przy waszej dłoni, a dolna z dala od waszej dłoni, to te kleszcze zawsze będą wam wpadać w dłoń. Te drugie będą leciały w drugą stronę. No i tutaj będziecie mieli, no przy tych ciężko trochę pokazać. Bo... Jednak to, czy są dla waszej ręki, czy nie dla waszej ręki, to nie jest kategoryczne odrzucenie kleszczy, jeżeli będą lekko wypadać. Po prostu będziecie więcej potrzebować koncentracji na to, jak otrzymać te kleszcze, ale da się z nimi kuć. Nie ma problemu, ja mam różne kleszcze albo dla lewej, albo dla prawej dłoni i nie jest to tragedia. Da się z tym żyć. Dobra, to tyle moi drodzy na temat kleszczy. Jeżeli chodzi o samą teorię, szukajcie swoich ulubionych, wymarzonych kleszczy, twórzcie swoje, wykuwajcie. W razie czego służę jakąś pomocą, uderzajcie nam na dole w komentarzach. Pamiętajcie również o subskrybowaniu, lajkowaniu. Będę o tym wspominał, ponieważ dla was to nie jest, to nic nie kosztuje, a mi to pozwala rozwijać kanał. Dzięki wam wielkie. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.